Siemanoczko, z tej strony Hensa, tu już kolejny ósmy odcinek serii Kariera Menadżera Herty Bernie. Zbliżamy się w sumie też do końca sezonu, więc to jeszcze trochę, może 40 punktów zostały, może 30. Dobra, nie przedłużając, nasz wyjściowy skład pozostaje taki, jaki jest i tutaj na obrazku. No i co, lecimy z mains. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. I przegrywamy. Okej. Okay. Też tak można, tak? Nie mam słów. No dobra, dobra, no tam super. Heszki, heszki, ale tu przegrywamy i tutaj coś się robi niebezpiecznie. Piątek się zbliża na wysoki poziom. 8-2 ma. No zobaczymy, no. Szkoda, że formy nie łapiemy. Zobaczymy, jak będzie. Jest Paderborn. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać z Paderbornem. Oczywiście jest wielka szansa na to i mam nadzieję, że w końcu to zrobimy, że uda nam się. I tutaj wygrywamy 0-0 i nie wygrywamy. W tym problem, że nie wygrywamy. Jest. Jesteśmy koło Bayernu. Tyle samo punktów co Bayern. Jak tam patrzę, to piątek coś tam chyba nie szczela. Może zmienimy wyjściowy skład. Może tutaj coś szwankuje, tak? Jak... Może zrobimy coś, co nam da większe pole do manewru. No i tak w sumie nie mamy... SP... No tak, no ale tu tak... No nie do końca mamy go użyć, tak? Jest SPD, SP. Chciałbym zmiennika, no bo w sumie fajnie jakby wszedł, nie? Ten Locki, ale zobaczymy, no zobaczymy, jak będzie. No remisujemy w takich z takimi zespołami i przegrywamy też z takimi zespołami, co nie powinniśmy przegrywać w ogóle. No zobaczymy, jak to będzie, tak? Hertha nam ucieka, już mają 3 punkty przewagi i gramy teraz z FC Koloń. Gospodarze? Gospodarze chyba, tak? Tak. Mam nadzieję... Końcowy ten skauta. 20... No właśnie, tu zarabia bardzo dużo u nich. 80 coś. Ale za to bardzo mało kosztuje. Mam nadzieję, że tutaj nam się uda wygrać z FC Koloń, tak? Bo... No bo nie uda się nam. No bo się nie uda i już kurde musimy myśleć, co dalej. Musimy myśleć, co dalej. Piątek, który ma strzelać, nie strzela. To jest pierwszy poważny kryzys u nas w zespole, tak? No co więcej dodać, no. Musimy się obudzić, guys. 53 punkty. Mamy skończyć w środku tabeli, więc... Teoretycznie już jesteśmy... rozważam twoją propozycję. Teoretycznie... No w sumie to... Tak, już mamy dużo punktów i już nie spadniemy, tak? Bo to nie wiem, co tu musi się stać, żeby przegrać. No, tylko, że tu nie o to chodzi, żebyśmy cały czas zremisowali i przegrywali, tak? Musimy coś zrobić w końcu. Gramy z Fortuną Düsseldorf i mam nadzieję, że tutaj coś poruszy, tak? Znów jest remis tylko. Coś ofensywnego musimy zrobić, bo tu nam za bardzo uciekają. Tu mnie to niepokoi. Przegrywamy. Finanse tutaj nam uciekają to strasznie. Kontuzja na treningu zawieszony. No dzieje się to, co być nie powinno. Stark. Wow, no. Dobra, niech wyjdzie tak. Bo ja to jeszcze też... Co tu więcej dodać, co? Czy mamy jeszcze? Dobra, mamy.
Trzeba jakoś to zrobić, tak. Na pewno damy zmiennika PP. Piątek, który miał być niesamowity, spadał z formy, tak? Się strzela bramki. To nie spada z formy. Tylko że reszta odstaje i w tym jest właśnie największy problem, tak? Reszta odstaje i nie wiemy, co zrobić. Czyżby może formacja krzyżuje nam wszystko, czy jak to tam? Panie trenerze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję ponownie. No dobra, no i super, tak? Czyli to może wszystkim. Okej. Okay. Imponujący. Jestem z ciebie dumny. Musimy budować zespół. To chyba już znów od samego początku. Bo się dzieje to, co być nie powinno. Do tej pory wygrywaliśmy. Postanowiłem, że w tym odcinku będziemy więcej sobie symulować mecze. To jest pierwszy tak poważny kryzys w naszym zespole. Więc musimy teraz to wygrać, tak? Są tylko zmiany. Tak, jest. Coś tutaj nie tak, coś tutaj. A, bo ja to tak. Czy mamy jakiegoś zmiennika? Nie mamy żadnego zmiennika. Mamy zmiennika, to niech będzie tak, o. Bo śpię Darida, to może zrobimy na inaczej. W ten sposób. Nie. W sensie to tam mogłem zapisać, tak? Chodziło mi o to, żebyś dać komuś innemu na się opaskę kapitana, na przykład do piątka pójdzie ta opaska kapitana. Rolę kapitan teraz, nie, albo Jansson. Jersten, jakoś tak ma. I don't know, nie wiem, nie będę sobie kaleczył języka, bo będzie się ze mnie śmiać. Okej. No gospodarze z Unią Berlin, no. Mamy ruszyć z dużym, no i brawo. Brawo, o to chodzi. 3-1, o to chodzi. Lecimy dalej, tak? Uciekają nam, ale dogonimy. Koniec zawodnika, koniec zawieszenia. Tam ktoś, chyba Stark miał koniec zawieszenia, no właśnie o tym mówię. Ktoś, ale jest kontuzowany gości. Uj, uj. No i się zaczyna to, o co się bałem. Czy mamy zmiennika tam? Może zrobimy tak, ale to no, w takim razie musimy zrobić tak, bo innej opcji chyba raczej nie ma. Co więcej dodać, no. Niech się dzieje wola nieba, tak? Może sprawdzimy tutaj Luke Bakio? Strzały, dribbling. Zobaczymy, no. Musimy kombinować. Mamy mecze do wygrywania, a nie do remisowania cały czas, tak? I to jest właśnie ten klucz do zwycięstwa. Tam już, jak widzicie, już sam nam spada tam bramkarz ogolarowo. Oferta kadry Wenezuela. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja im podziękuję. Gospodarze. Werder Brema. Arias. No, mamy potencjał, żeby wygrać z nimi. I wygrywamy. Ale cały czas mamy tam kontuzję na tej obronie. Ale doganiamy. Tą stawkę, co przegrywaliśmy, doganiamy, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Po prostu to musiałby chwilę załamania musiały być, żeby ruszyć do przodu, tak? A my niestety musimy robić tutaj bramkarzy. Dobra. Co ty mi tutaj mówisz? Dobrze, tu zrobimy tak. Kontuzja zawodnika do gry przynajmniej 4 miesiące. Zajebiście, ale nikogo teraz nie mamy na lewe skrzydło. I teraz to. Teraz to my musimy kombinować. Bo to się robi niebezpiecznie w sumie. Bardzo niebezpiecznie. No niech będzie tak.
to mamy tych zawodników, którzy są kontuzowani oczywiście. Kto jest lepszy, on czy on? No przeważa on, nie? No niech będzie tak, w ten sposób. SP, napastnik, napastnik, major... Tak. Tylko... No musi być jakiś zmiennik na... Otóż środkową obronę, no bo bez środkowej obrony, bez zmiennika, jak będziemy mieć kontuzję, to kogo damy? Napastnika, więc... No musimy myśleć nad tym. Na pewno w następnym okienku transferowym to mnie tu nie będzie. Ale na pewno zrobimy taki transfer, żeby mieli czymś się pochwalić, tak? Jak widzicie, Bayern wraca tak jak zawsze, nie? Goście, Hoffenheim. No i teraz przychodzi to spotkanie, kiedy już możemy zagrać. Dobra, widzimy. Trzeba odrobić punkty po prostu. Dobra, widzimy się później. No, Krzychu, rozgrzewaj się. Rozgrzewaj się, bo dzisiaj twój wielki mecz. To sobie pozwolicie, że sobie przyspieszę. Christensen tam jest. Christensen grał mówi. W Chelsea. Już na samym spotkaniu. Na samym początku spotkania. Wow. Dziękuję bardzo. Agresywnie trochę będzie. Ale musimy dogonić tam stawkę do góry. Uuu, ale mi to wyciągnął. Z jakiego Chinola? Bo to zapamiętało mi już i podało samo. Piątek, brawo. Rozklepani żywcem. Brawo, piątek. No, dusimy ich cały czas, nie? Przyduszamy ich. Żeby... O, dobra. Musieli wykopnąć, no bo nie było miejsca, nie idzie. Tak ich przydusiłem. Powiem tak. Herta w prawdziwym życiu i jak i w FIFA mają takich zawodników, a tak grają, nie? To jest dziwne trochę. No ale co, może słabszy sezon to jest, tak? Nie wiem jaki mieli, bo nie śledziłem tej drużyny, nie wiem jaki mieli poprzedni sezon, ale... No. Może to jest po prostu słabszy? To jest, może ta drużyna jest dopiero w testach budowania wszystkiego? Może dopiero budują? Brawo, Stark. No tak, nie powinien się zachować po wykarnym. Okej. To... Kurde, to przejść na tą jasniejszą stronę, to mi przeszkadza. Ja nie chcę do tego i cały czas mi podaje do tego samego, nie? Aj. Idź piątek. Ukłon zrób. Albo dobra, zrób sobie tam pajacerkę. To było coś. To było coś. Wow. Ładnie to zrobili, co? Nożyczki. A nie, przecież to jest wolej. Czysty wolej. Czysty wolej. Nice, brawo. Do przerwy nic się nie zmieniło, więc zacząć. Więc trzeba zacząć kolejną. Ciekawe jak będzie.
rozgrywamy. Aha, chciałem przypomnieć, o co chodzi. Się o co chodzi. Co wykminiłem? W sensie, co mam w planach zrobić dalej? Zacięło. To jeszcze raz. Chodzi mi o to, że wiadomo, Hertha Berlin, nie oszukujmy się, teraz jest na poziomie zawodowca. Co najmniej, nie? Na przykład, a jak dostanę transfer, że będę mógł przejść na przykład do Manchester United, zwyższę sobie poziom. Na przykład klasa światowa, żeby mieć ciężej. Tylko mówię, żebyście wiedzieli. No bo nie będę co już grał tak, że easy peasy, nie, lemon squeezy, ale po prostu ta drużyna na tym poziomie jest i no po prostu się chcę z nią utrzymać. A jakbym grał na klasie światowej, no to ciężko by było, bo byśmy może zajmowali 11 miejsce. Może 9. Więc wolę tego bardziej uniknąć i no. Aj. Naciskaj piątek. Okej. Dzieje się. Kocioł przed bramką. Nie ma gdzie podawać, bo tak kryją. Piąty spokojnie, tam nie było faulu. Aha. Gnali. Dobra, kurić. Aha. Okej. Fuck. Spokojnie. To nie ma wspólnego? Jest jednak. Trevon jest sędzia. Okej, tu już jesteśmy. Tu byśmy sobie ćwiczenia przesymulowali. Jedyne kogo bym. Bo tutaj każdy idzie to do góry, nie? Tamtego byśmy musieli sami polepszyć. Co mamy na lewej obronie? Na lewo, na lewym, lewej, LS. Dobra, następny mecz. Ladies and gentlemen, sezon, kalendarz. Następny mecz będzie z RB Lipsk. No to do roboty, przesymulujemy i przesymuluję i widzimy się na meczyku. Czyli to widzicie, Krzysztof Piątek nie będzie grał przez najbliższe 2 miesiące. Po prostu tak miało być, nie? 2 razy normalnie. To tam jest wszystko jak miało być, tylko Piątek mnie zawiódł. O, fajnie, powraca Dirusun. Okej, okay. Nie będzie. Darida. Tak. Dobra, wszystko jest. Chyba wszystko jest tak jak miało być. No, co więcej gadać, do działania. Bez piątka jakoś pójdzie. Dobra, widzimy się na meczyku. Let's do this. Werner Abraham, o Boże. Bez piątka dziwnie trochę będzie. Co się zrobi? Piątek szybko powróci do zdrowia. To jest chłopak normalnie. Aj. Dobra. Tu będzie mały, bo tu też atakują tak od razu, nie? Więc trzeba się trochę spiąć. Wykorzystać to, co mamy najsilniejsze, czyli kontratak. I też dobrze bronić przede wszystkim.
Czy tam faulu nie było? Dobra, ja chciałem strzelać z daleka. Aj. Brawo. No ale już tu dalej nie przejdę, nie wiem, bo po co? Dobra, bardzo ładny pressing nałożony. Postaram się to wygrać. Okej, okay, zrób drożny. Aj, góra się ładnie broni. Dyrysun. Ale, no znów, przecież to cały czas rzuty rożne. Dobra, się trochę cofniemy, co? Aha, no dobra, bo on jeszcze zdążył wstać, mówisz, wstał i nawet piłki nie dotknął, a ten wstał, zdążył wstać, jeszcze piłkę i podać. Fajnie, polecam. Okej. A to jest Luka Bakio, Luka Bakio, Luka Bakio. Ukradł gola Piątkowi w poprzednim, w realnym życiu, w realnym spotkaniu, ale dobra. No niech strzeli teraz, skoro nie ma Piątka. Co? Obok bramki? No ja nie wytrzymam zaraz. Czy oni śpiewają Madrid? Nie ta liga. Teraz Messi, nie? Ja nie rozumiem. Nie, dobra. Dobra. To pierwszy połowy jest 1 do 0. 1 do 0? 1 do 0. To widzimy się w następnej połowie. Nie nagrałem na bramki, ale zobaczycie na powtórce. Było trochę chaosu. Było trochę chaosu, ale udało się jednak. Pięknie odegranie od Berlina i strzał. No i tak się zdobyła bramki. Aj. O lipcia. Tam będzie faul. Ale przybyli korzyści. Okej. A, zabrał mu piłkę. Au. To faul nie było. Walnął mnie w kolano. Halo. Nie no. Żeby nie ruszyli z poważną kontrą, nie? Ale podawałem. Tylko że mój Durysun to jakiś. Aha, fał, tak? Czekaj, o co, bo ja nie wiem. Że piłkę dotknąłem, rozumiem. No faktycznie. Faktycznie przestępstwo. No dobra, no ładnie to uderzyło. No ładnie. No ładnie. Nie no, przymierzył pięknie. Co zroszczę? Okej. Okay. Okej. Okay. Gruić. Brawo. Potęgę Hertha Berlin. Ten sezon jest ich, chociaż spadli z pierwszego miejsca, ale i tak. O,
Fajnie, fajnie, zaktualizowano, fajnie, cieszę się. To i tak idą po to pierwsze miejsce wciąż. Do końca, no już się zmieniło, już wszystko co było, to się skończyło. Wygraliśmy 3-1, nic się nie zmieniło do końca połowy. No i co? I teraz musimy znów tutaj skautować tych wszystkich. Oczywiście. W biurze coś mamy. Coś tam oferta prowadzona, Kanada, tak, no. Pewnie, lecę. Co tu mamy? Dzielimy nam jeszcze kilka punkcików. No i dogonimy tam tych, co mamy dogonić, tak. 3 punkty przegoniliśmy Borusy dopiero, więc lecimy, co? Nie zatrzymujemy się, lecimy. Okej. Jakie mam. Aha, bo tu jeszcze, tak? Sobie przesymulujemy. Luka Bakio. Bramkarz. Tego już ciebie nie potrzebujemy. Zagrałeś tam parę spotkań już. Thank you very much. Jak to się tam wszyscy robią. Piątek będzie dopiero za 2 miesiące, więc duża strata. No ale trzeba zrobić, tak? Co ty do mnie mówisz? Szefie, coś tam. Szefie, czuję, że zrobiłem pewne. Dobrze, zajmę się tym. Teraz gramy. O! Augsburg. Luka Bak. Dobra, zobaczymy. Niech się dzieje wola nieba. Powinniśmy wygrać. I tak też się robi. Ale było blisko. Wolf w ostatnich minutach. Ale to i tak jest duża. O! Jesteśmy już na WWW, idziemy z Borussią. Dobrze się spisałeś. Kto tak chciał kontrakt nowy? Centralna składu. Kurde, zapomniałem, kto tak chciał właśnie. Kto. Dobra, ty. To chciałeś ty, więc ci dam. No niestety musimy zdać jemu podwyżkę, tak? Bo chłop mówi, że dobrze gra. No ale może zagrał 5 meczów u nas. Takie heheszki. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że pan nas ponownie w końcu coś tam, coś tam. Mówi, ale to rola, jaka rola jest teraz? A pieniądze tylko zwiększymy. Nie mu się to podoba, tak? No i fajnie. Dobra. Rotacyjny będzie, no jak coś się stanie, to wpadnie, tak, na boisko, więc już się nie mamy martwić, że będzie nam. Za mało tego. O, okej. Okay. 5 lat, spoko. Mi się to tam podoba. 5 lat może być jak najbardziej. Akceptuję. 5 lat jak najbardziej. Szkoda, że nie ma dopingu, co? Jakby tak mówili. To już fajnie by było. Akceptuj. Na razie nie. To i tak jest dobra klauzula wstępnego, to. No przy jego wypadku jest dobra. Przy piątku bym dał. Na przykład 80 milionów. Sprawa finansowa. Ile ty chcesz zarabiać, bo tam chwaliłeś się, że tam dobrze ci idzie i że chcesz więcej pieniążków. Płaca.
Edytuj. On zarabia tyle, to będzie zarabiał. No dobra, niech damy mu to 20, tak? Z dużą ofertę. Ej, to 6000 więcej. Proszę się tam trochę. To jest dobra cena. No i fajnie, dziękuję bardzo. Ja wiem, że można się zawsze z panem dogadać. Dziękuję bardzo. Okej, skoro on już jest dogadany. Najbliższy mecz. Kalendarz. Najbliższy mecz będzie. Tu jest półfinał i tu jest goście. Z Borussią Dortmund. Ale mi się zdaje, że to już będzie w następnym odcinku. Tak mi się zdaje coś. Cieszę się, że moja. Dobra, co ty tam mówisz? Wow. Od razu znów gramy mecz następny z Borussią. Fajnie. Czy coś tu jest do zmiany, tak? Tu nic nie ma do zmiany, jedynie tak. Okej. Nie, to jest tak jak miało być, tak. Niczego bym raczej nie zmieniał. Niczego bym raczej nie zmieniał. Ostatnio jestem w całkiem niezłych. A w sumie. Dobra, w sumie możemy mu dać tam wyjście. Możemy mu dać wyjście, jedno chociaż. A piątek ty się tam kuruj, nie? Tak. Ty się tam kuruj i my lecimy. Zmieniłem tutaj? Tak, zmieniłem. Dobra, no i co? Nic więcej. To widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się przyjęła seria. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Lecimy po. Może już jest bite, może jeszcze nie nagrywam przed 70, po 70 subskrycji, ale lecimy też po tysiaka, więc let's do this. Do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć, cześć.